Jak wszystkim nam wiadomo, zbliżają się wybory samorządowe, więc najwyższy czas przeciąć różnego rodzaju spekulacje. Zacznę może od bardzo krótkiego podsumowania tego, co w tym okresie dziewięcioletnim miałem okazję doświadczyć. Startując w 2014 roku do wyborów na zaszczytny urząd burmistrza miasta Międzyrzeca Podlaskiego, zakładałem sobie realizację wielu przedsięwzięć natury rozwojowej przede wszystkim. Starałem się za wszelką cenę równomiernie rozwijać nasze miasto. Myślę, że w wielu wypadkach te przedsięwzięcia zostały zrealizowane, a w wielu również jest w fazie realizacyjnej. Oczywiście nie jest to możliwe do osiągnięcia w pojedynkę. Dlatego cieszę się ogromnie, że przy doskonałej współpracy z Radą Miasta przez dwie kadencje udało nam się stworzyć taki tandem działający na rzecz naszych mieszkańców, że doskonale wyczuwaliśmy to, czego oczekują od nas nasi mieszkańcy i środowiska działające na terenie naszego miasta. Bardzo się cieszę, że udało mi się stworzyć zespół współpracowników, którzy przez ten okres 9 lat intensywnie mnie wspierali w działalności. W szeroko rozumianych aspektach działania naszego miasta, oświaty, kultury, sportu, przedsiębiorczości, wielu, wielu jeszcze innych dziedzinach społecznych. Startując do wyborów 9 lat temu, powiedziałem sobie, że to stanowisko wymaga pewnej perspektywy. Perspektywy znacznie dłuższej niż rok, dwa, trzy. Żeby rozwijać miasto, trzeba tą perspektywę mieć. Trzeba wiedzieć, do czego się dąży na przestrzeni 10, nawet kilkunastu lat. I przychodzi taki moment, kiedy należy podjąć decyzję, co dalej. Uważam, że jest to odpowiedni czas, żeby przekazać stery naszego miasta w ręce nowego pokolenia. Znacznie młodszego, dynamicznie myślącego o rozwoju miasta w nowej perspektywie, w nowej rzeczywistości, jaka nas otacza. Zawsze zakładałem sobie, że wymaga to mniej więcej takich samych predyspozycji, jakie ja posiadam. A więc to i perspektywy, i tego włączenia wielu podmiotów na rzecz rozwoju naszego środowiska. Dzisiaj konsultując się z wieloma osobami, jak również z środowiskami, które mają wpływ na nasze bieżące funkcjonowanie w mieście, doszliśmy do wniosku, nie tylko ja, ale również moi współpracownicy, do przekonania, iż takim kandydatem jest mój zastępca Paweł Łysańczuk. To osoba, która od podstawowego szczebla samorządowego zaczynała karierę w naszym mieście. Nabierała doświadczenia tego, co wymaga w pracy samorządu i samorządowca, więc umiejętności nawiązania współpracy, inspirowania, koordynowania, negocjacji, to nie jest takie proste. Ja obserwowałem w wielu wypadkach rozwój jednostek samorządu terytorialnego, gdzie następowały bardzo gwałtowne zmiany. Niestety, jeżeli trafia w stery, w ręce osoby niedoświadczonej bądź nie mającej predyspozycji, to takie środowiska wyhamowywały swój rozwój. Szczególnie w ostatnim okresie przyglądałem się na to, jak
rozwija się pan Paweł Łysańczuk, w jakim zakresie potrafi wytworzyć atmosferę więzi i współpracy środowisk, nie tylko międzyrzeckich. Rozwój miasta jest uzależniony od wielu, wielu aspektów, również i zewnętrznych. I muszę przyznać, że ten egzamin zdał celująco i mam nadzieję, że przy wsparciu, dalszym wsparciu oczywiście Rady Miasta, mieszkańców, pozwoli mu to osiągnąć sukces na miarę rozwoju naszej miejscowości w perspektywie najbliższych wielu lat. To będzie mój kandydat na burmistrza Międzyrzeca Podlaskiego w tych nadchodzących wyborach. To jemu powierzę swój głos i swój los, mieszkając dalej w Międzyrzecu Podlaskim. Mam nadzieję, że przy wsparciu współpracowników, jak również mieszkańców, Międzyrzec będzie pięknie się rozwijał, czego sobie i Pawle tobie życzę. Dzięki. Oddam może głos. Szanowni Państwo, no to ważny dzień dla mnie przede wszystkim. Dziękuję w pierwszych słowach burmistrzowi miasta za te ciepłe, miłe słowa. Myślę, że te 5 lat, które wspólnie razem spędziliśmy, są bardzo, bardzo owocne dla naszego miasta. Chciałbym także podziękować, tak jak burmistrz miasta, Radzie Miasta Międzyrzec Podlaski, bo bez tego współdziałania i bez akceptacji tych propozycji, które wielokrotnie przekładaliśmy, czasem być może nawet szalonych, jak na wielkość Międzyrzeca Podlaskiego, wielu bardzo ciekawych rzeczy nie dałoby się w tym mieście zrealizować. Ale chciałbym także podziękować pracownikom Urzędu Miasta, ale także pracownikom wszystkich naszych jednostek, bo tak naprawdę realizacja tych planów burmistrza miasta, czy po części moich, ale także Rady Miasta, spoczywa na ich barkach. I gdyby nie ich ciężka praca i zaangażowanie, myślę, że efekty tej naszej wspólnej pracy nie byłyby tak spektakularne. Burmistrz miasta Zbigniew Kot powierzył mi to stanowisko 5 lat temu. Nie ukrywam, że był to dla mnie pewnego rodzaju szok. To także nie była wtedy łatwa decyzja. Długo nad nią myślałem. Nigdy nie podejmuję decyzji pochopnych. Zaczynam tu swoją pracę w urzędzie od najniższego szczebla kariery. Zawsze podchodząc do tych swoich obowiązków, oprócz takiej zwykłej, codziennej pracy, tak naprawdę czułem taką satysfakcję, że mogę pracować na rzecz naszej lokalnej społeczności. Zawsze napawało mnie to jakąś taką wewnętrzną dumą, jeżeli coś w tym mieście powstawało, albo zrobiliśmy jakąś rzecz, z której mieszkańcy byli zadowoleni lub czuli, że Międzyrzec wzbija się trochę wyżej niż inne miejscowości podobnej wielkości. Moje życie zawodowe i rodzinne od zawsze związane jest z Międzyrzecem Podlaskim, no oprócz okresu studiów, kiedy studiowałem w Lublinie. Powiem Państwu szczerze, że nie wyobrażam sobie innego miejsca do życia, lepszego miejsca do życia niż Międzyrzec Podlaski. Po prostu kocham to miasto. Ci ludzie, którzy mnie znają, wiedzą, że jestem człowiekiem konsensusu, co nie zmienia faktu, że lubię słuchać konstruktywnej krytyki, krytyki, która buduje, a nie która dzieli. Myślę, że do obowiązków, które powierzył mi burmistrz miasta, podchodziłem zawsze z należytą i maksymalną według mnie starannością. Wydaje mi się, że takie zadania, które zostały mi powierzone, jak odnowa kina chociażby, czy budowa hali, to były bardzo duże wyzwania. Wtedy śmiało mówiłem, że nie wiem, jak to zrobimy, ale to zrobimy. Kino już działa, pałac będzie wkrótce otwarty, hala już jest w stanie surowym, zamkniętym. Więc myślę, że te wyzwania, które były mi powierzone, albo są w realizacji, albo już są tak naprawdę zakończone. W życiu, drodzy Państwo, często nie ten pierwszy krok jest najważniejszy, ale każdy kolejny, który stawiamy po nim. Stąd ta moja decyzja o kandydowaniu na zaszczytny urząd burmistrza Międzyrzeca Podlaskiego. Ona nie wynika z kwestii moich jakichś ambicji, ale to pokłosie odpowiedzialności za decyzje, które już podjęliśmy, ale także mogę śmiało to powiedzieć, za marzenia, które mam gdzieś w głowie i wizję tego miasta w przyszłości. W moim głębokim przekonaniu
zarządzanie miastem jako żywym organizmem można by było porównać trochę do prowadzenia samochodu osobowego, kiedy zmierzamy do jakiegoś określonego celu. I prowadząc ten samochód, jadąc do przodu, rzadko patrzymy w lusterka wsteczne. W tych lusterkach wstecznych, czyli to, co jest za nami, widzimy tylko przeszłość. Ja bardzo bym chciał, żeby zarówno kandydaci na radnych, których będę niedługo przedstawiał, ale ogół Międzyrzeczan i także ja, żebyśmy patrzyli zawsze przez szybę przednią i zawsze do przodu. Śmiało realizowali swoje wspólne marzenia, dążyli do maksymalnego rozwoju naszego miasta, ale także nie wyobrażam sobie burmistrza miasta, który będzie dzielił społeczeństwo. Uważam, że władza publiczna, w tym osoba burmistrza miasta, powinna dążyć zawsze do zgody, pojednania i wspólnego działania, bo tylko w takiej sytuacji będziemy w stanie rozwijać na poważnie to miasto. Myślę także, szanowni państwo, że wszyscy zmęczeni jesteśmy już tak naprawdę taką nieustanną walką polityczną, która weszła już do naszych domów, telefonów, telewizorów, do radia. Dlatego także będę, z tego powodu będę startował kandydat bezpartyjny. Chcę być reprezentantem mieszkańców miasta, a nie żadnej partii politycznej. Myślę, że to po części odważna decyzja, ale jeżeli byście zapytali państwo, czy jestem gotowy na to wyzwanie, odpowiem jasno i prosto tak. Jestem gotowy zarówno do startu w tych wyborach, jak i do objęcia funkcji burmistrza miasta. Myślę, że zarówno ta moja decyzja o starcie w wyborach to dobry wybór, ale wierzę także, że mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego 7 kwietnia także dokonają dobrego wyboru. Dziękuję serdecznie. Pytanie. Mogę? Panie burmistrzu, no trudna decyzja. Na początek to zapytam właśnie, czy nie było to spowodowane tym, co się dzieje, czyli tymi... Od dawna nie był pan obecny na wydarzeniach kulturalnych, społecznych. Zostało to zauważone. Być może przyczyny, sam pan je zna, są naprawdę bardzo poważne tej nieobecności. No ale pan zarzut, nawet skarga, że nie był pan czynnym uczestnikiem wydarzeń życia publicznego. Jak pan się do tego odniesie? Proszę państwa, analizowałem oczywiście tą skargę. Nie pamiętam swojej, że tak powiem, nieobecności chociażby na uroczystościach trzeciomajowych i innych wydarzeniach. Natomiast przez 9 lat zdarzają się takie przypadki, kiedy musimy spojrzeć również tym prywatnym sercem, a więc z miłością również i w kierunku rodziny. Jednocześnie dziękuję za wytrwałość małżonce, bo to wymaga ogromnego poświęcenia ze strony burmistrza, żeby być wszędzie. I muszę przyznać, że nie jest to możliwe, po to między innymi korzystam z uprzejmości i zastępcy, i pani sekretarz, i dyrektorów swoich wydziałów, że w tych uroczystościach, gdzie nie mogę chociażby z powodów podwójnego, czy czasami nawet potrójnego zbiegu dat uroczystości bądź spotkań, muszę wybrać to, co jest jakby moją domeną, i poprosić swoich współpracowników o reprezentowanie mnie. Natomiast zdarzają się takie momenty, kiedy z punktu widzenia właśnie prywatnego muszę z przykrością odmówić i poświęcić chociaż odrobinę czasu swoim bliskim. Dlatego rozumiem, że każdy ma ten niedosyt, każdy by chciał mieć szefa na swoich spotkaniach bądź uroczystościach, ale nie jest to fizycznie możliwe. I tutaj dziękuję swoim współpracownikom, że godnie reprezentują Urząd Burmistrza, uczestnicząc w różnego rodzaju spotkaniach. A z drugiej strony również zdaję sobie sprawę, że nie dokonałbym tak śmiało oceny swojego zastępcy,
i nie powierzał mu odpowiedzialnych zadań, gdybym nie widział go w takich aspektach, kiedy trzeba zorganizować, poprowadzić uroczystość, kiedy pracuje się w stresie, kiedy trzeba być gotowym w każdej sekundzie. To są również pewnego rodzaju przedsięwzięcia przygotowujące. Ja w ten sposób każdego z szefów jednostek proszę i prosiłem, żeby zawsze pamiętali, my nadchodzi taki moment, że pokoleniowo powinniśmy przekazywać doświadczenia młodszym. I tego nie da się zrobić z dnia na dzień. Więc takie było postanowienie i tu, gdzie miałem taką możliwość, to pan Paweł uczestniczył w negocjacjach, gdzie nie było fajerwerków i nie było kamer, bo one się odbywają w zaciszu gabinetów, żeby też miał te doświadczenie. To nie działa tak, że można z książki czy z samego programu wyborczego przygotować kogoś do pełnienia tak ważnej roli w naszej społeczności. Ja jestem pełen podziwu dla pana Pawła, że w takich dość stresujących warunkach wytrzymał próbę, doskonale sobie poradził, doskonale współpracował z różnymi środowiskami, czy kościelnymi, czy społecznymi. Nie widzę tutaj żadnych uchybień z mojej strony, natomiast jeżeli ktoś tego nie jest w stanie zrozumieć, że życie tworzy szereg okoliczności, które nie zawsze nam sprzyjają, no to mówi się trudno. Uważam, że doskonale wywiązał się pan Paweł ze swojej roli, tak samo pani sekretarz czy dyrektorzy naszych wydziałów. Właśnie po to zadam pytanie, bo to jest dość kuriozalny zarzut, biorąc pod uwagę to na to, co może się wydarzyć w życiu osobistym, prywatnym. I kolejne pytanie, panie burmistrzu, też może dwa w jednym, bo rozumiem, że pan burmistrz zostanie burmistrzem do końca obecnej kadencji. No, nie chciałbym przysparzać dodatkowych kosztów dla naszego państwa i dla samorządu. Odejście z dnia na dzień wiąże się z dość dużymi perturbacjami, chociażby natury finansowej, już nie wspomnę organizacyjnej. Trzeba umieć zacząć i trzeba umieć skończyć. Ja mam pytanie do pana burmistrza o przyszłość zawodową pana. Czy pan wraca do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego? Bo wiadomo, że pan jest teraz tam na urlopie bezpłatnym od 9 lat. Wypadałoby przynajmniej zakończyć tam swoją aktywność publiczną, ale co los pokaże. Nigdy się nie bałem zmian. Myślę, że tak również i współpracownicy, patrząc na moją karierę zawodową, mieli świadomość. Zmieniam pracę przeciętnie co 8 lat. Tutaj trochę dłużej, bo rząd wydłużył kadencję, ale po prostu taki mam charakter. Zmiany rozwijają, ale ten czas, kiedy również trzeba pomyśleć o rodzinie, a więc nie tak aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym, też jest również w tej chwili bardzo ważnym argumentem dla mnie. Dlatego w dużej mierze z powodów osobistych zwalniam tempo, mam już swoje doświadczenia, a jeżeli będę jeszcze komuś potrzebny, to kilka lat mogę jeszcze tej aktywności dla dobra społeczności, nie tylko Międzyrzeca, ale lokalnej poświęcić. Ja jeszcze chciałam zapytać, pan wspomniał, że pan startuje jako kandydat bezpartyjny, ale czy może pan liczyć na jakieś poparcie, czy ze strony środowisk, czy właśnie może partii, bo udało się zauważyć pana dobrą współpracę, chociażby z panem posłem Dariuszem Stefaniukiem, więc jak to wygląda? Dziękuję za to pytanie.
Oczywiście politycy w życiu samorządu są jakby częścią żywego organizmu, ale zawsze będę podkreślał, że największą wartością dla mnie jest wsparcie lokalnej społeczności. Sama polityka, która wdarła się bardzo nisko już na najniższy szczebel samorządu, ona czasem pomaga, czasem przeszkadza. W swojej pierwszej wypowiedzi mówiłem o tym, że dostałem od burmistrza miasta zadania do wykonania, więc poważnie traktując swoją rolę, którą miałem do wypełnienia w tym mieście, rozmawiałem z wszystkimi, którzy jakby dobro Międzyrzeca mieli gdzieś blisko serca. Akurat w tych czasach, w których przyszło nam te tematy załatwiać, powiem kolokwialnie, albo negocjować, głosów sterów rządu było Prawo i Sprawiedliwość, dlatego też odpowiednią osobą był poseł, który reprezentował nas w Sejmie. Myślę, że to były dobre kontakty i myślę, że dzięki tym kontaktom i tym negocjacjom, które były toczone, udało się w Międzyrzecu zorganizować parę fajnych inicjatyw. Myślę też, że obecność polityków na różnego rodzaju spotkaniach nie powinna dziwić, bo tak naprawdę politycy są od tego, żeby też w tej społeczności lokalnej się pokazywać i brać czynny udział w życiu naszego miasta. Wydaje mi się, że właśnie plusem jest to, jeżeli ktoś pomaga nam coś dokonać jakiegoś przedsięwzięcia, jeszcze potem przyjeżdża do naszego miasta i chociażby rozmawia z ludźmi, których ta sprawa dotyczy. Są także osoby, które tego czasu dla mieszkańców miasta nie miały. Myślę, że o takim faktycznym programie wyborczym będziemy rozmawiać w najbliższej przyszłości. Będę także, zachęcam już Państwa do śledzenia moich mediów społecznościowych. Nie chciałbym za szybko rozmawiać na ten temat z tego powodu, że kiedyś była taka historia w Międzyrzecu, że ktoś przejrzał sobie przyjęty przez Radę Miasta program rewitalizacji, a potem uznał to za swój program wyborczy. Więc o konkretach w najbliższej przyszłości, ale myślę, że kilka tematów jest co najmniej ważnych. Myślę, że są, z mojego punktu widzenia, są pewne relacje do poprawienia międzyludzkie i między pewnymi społecznościami. To jest dla mnie bardzo ważny aspekt, bo uważam, że zgoda buduje. Wiadomo, wszyscy będą mówić o drogach, o kulturze, ale myślę, że będę chciał się skupić na większych konkretach, o których będę informował niebawem. Ostatnie pytanie, panie burmistrzu, burmistrz Paweł Łysańczuk. Wspomniał pan o tym, że będzie pan przedstawiał kandydatów swoich do Rady Miasta. No właśnie, czy to związane jest z tym, że buduje pan jakiś szeroki wachlarz mieszkańców, apolityczny, w tym, który właśnie zależy na dobru miasta, z sercem do Międzyrzeca podchodzą i to będą ludzie przedstawieni przez pana w najbliższym czasie? Odpowiadając od końca, tak, to będą ludzie przedstawieni w najbliższym czasie. Nie wyobrażam sobie, żeby radni przeze mnie zaproponowani w poszczególnych okręgach nie wykazywali się działalnością społeczną, kulturalną lub na jakiejkolwiek innej niwie zawodowej. Nie wyobrażam sobie pracy miasta, która nie jest zaangażowana. To muszą być ludzie, którzy mają wizję, mają pomysły, ale mają też w sobie taką chęć zmiany na lepsze. Ludzie, którzy chcą zrobić i dać od siebie coś więcej, niż wypadałoby to tylko ze zwykłej funkcji radnego. Oczywiście potrzebni są ludzie rozpoznawalni i znani w swoich gronach. To jest zwykła i standardowa praktyka, jeżeli chodzi o każde wybory, czy to parlamentarne, samorządowe, czy każde inne, nawet do samorządu szkolnego startują ludzie, którzy są w danym gronie rozpoznawalni. Dlatego tak starałem się dobrać kolegów i koleżanki, aby ta rada była maksymalnie skupiona na tym, co przed nami, a nie na tym, co za nami. Dzięki. Dziękuję. Ja przepraszam, zejdę na ziemię, ponieważ to jest konferencja związana z wyborami, to chciałbym, żeby pan w dwóch minutach powiedział mi, jak pan jest człowiekiem. No swoje cechy, o zalety, o minusach to na pewno pan nie będzie mówił. Może pan. Panie redaktorze, ja mam taki charakter, że często z ludźmi rozmawiam o tych swoich minusach i akurat uważam to za element mojej szczerości. Zawsze budując relacje, staram się mówić, nie chcę, żeby to dziwnie zabrzmiało, ale wolę zacząć rozmowę o sobie, o tym, co we mnie najgorsze, żeby potem było już tylko lepiej, bo uważam, że uczciwym jest mówienie o wszystkim tak naprawdę. Myślę też, że
cechujemy pewnego rodzaju otwartość. Myślę, że ci Państwo, którzy mnie znają, a współpracowaliśmy z wieloma z Was i współpracujemy ciągle, wiecie, że zawsze jestem otwarty, staram się być koleżeński, mimo tego, że czasem poruszacie ciężkie tematy, to zawsze staram się być dla Was i tak samo jak chcę podtrzymywać dobre kontakty z Wami tutaj, chociażby w naszej takiej zwykłej, codziennej pracy na linii dziennikarze Urząd Miasta, tak samo zawsze staram się podtrzymywać dobre relacje z ludźmi, mimo że czasem to dużo mnie kosztuje, ale uważam, że inwestycja w ludzi, w dobre relacje jest jedną z najważniejszych cech, którą powinien cechować się dobry burmistrz, wójt czy prezydent miasta. Myślę, że bez rozmowy, które bardzo, bardzo lubię, nie da się tak naprawdę niczego zbudować, bo łatwo wyjść na konferencję, powiedzieć, słuchajcie, ma być tak, tak i tak. Nie, nie chcę tak prowadzić swojego zaangażowania społecznego w tym mieście. Lubię także słuchać ludzi i to jest druga z cech, o której chciałem powiedzieć. Co więcej, myślę, że bardzo istotnym jest to, że ja z wykształcenia jestem, skończyłem politologię o specjalności samorząd i polityka lokalna i myślę, że to wpisuje się jakby w ten ciąg mojej kariery zawodowej. Będąc po studiach, zresztą zaczynałem swoją karierę zawodową w wspólnocie międzyrzeskiej, ja od zawsze byłem tutaj tak naprawdę. Nie znikałem, nie pojawiałem się. Nie pojawiałem się wtedy, kiedy było mi to potrzebne albo wygodne. Byłem w tych złych i w tych dobrych momentach. Nigdy nie uciekałem także od jakiejś odpowiedzialności. I to trzecia cecha, o której chciałem powiedzieć. Myślę, że staram się także budować nie tylko relacje między sobą, ale staram się łączyć też ludzi między sobą. I myślę też, że to czwarta cecha, którą można byłoby im przypisać. A minusy też na pewno są, drodzy Państwo. Myślę, że potrafię być czasem nerwowy, ale myślę, że każdy z nas czasem jest nerwowy, ale ta funkcja, którą powierzył mi burmistrz miasta Zbigniew Kot, także dużo mnie nauczyła, ale w tym momencie chciałbym także powiedzieć, że bardzo dużo od pana Zbigniewa się nauczyłem. Myślę, że 5 lat temu byłem zupełnie innym człowiekiem i zupełnie inaczej patrzyłem na pewnego rodzaju problemy, wyzwania czy przeszkody, które każdego dnia stają przed nami, bo to tak naprawdę, drodzy Państwo, nie jest lekka praca. To też nie jest praca, którą w piątek trzaskając drzwiami zostawiamy w Urzędzie Miasta. My jesteśmy tak naprawdę codziennie w pracy. I to też moja piąta cecha, a czy pozytywna, czy negatywna, to już nie wiem. Myślę, że można było mnie zdiagnozować objawy pracoholizmu. Ale ocenę zostawiam już Państwu. Dzięki. Jeszcze zapytam o taką rzecz. Obserwuje Pan to, co się dzieje w Polsce. Te zmiany są bardzo dynamiczne, ale też takie na ostrzu noża niektóre rzeczy. Czy uważa Pan, że samorząd też będzie się tak dynamicznie zmieniał i jak Pan sobie wyobraża właśnie samorząd lokalny, biorąc pod uwagę to, co się zmienia w kraju? Czy istnieje szansa na to, żeby się jeszcze to bardziej rozwijało? I czy widzi Pan, czy są już jakieś kandydatury? Czy Pan jest na razie jedynym, pierwszym kandydatem w Międzyrzecu, który będzie starał się o burmistrza Międzyrzeca? W czasie pierwszego mojego oświadczenia poruszyłem temat jazdy samochodem do przodu. Ta konferencja też nie jest przypadkowa. Ja w czasie tej kampanii nie chcę oglądać się za siebie. Uważam, że posiadam odpowiednie kompetencje zarówno do startu w tych wyborach, ale jak także do piastowania tej funkcji. Więc nie będę oglądał się kontrkandydatów. Skupianie zbyt dużej uwagi na tym, co robią kontrkandydaci, powoduje to, że człowiek się wypala. Ja chcę zaproponować całkowicie pozytywną kampanię, która nie będzie negatywna, czarna. Chcę pokazać ludziom w Międzyrzecu, że można dobrze. Funkcję burmistrza miasta powinna objąć osoba, która nie posiada bagażu jakichś negatywnych doświadczeń lub negatywnie odbierana i jestem przekonany o tym, że musimy patrzeć w przyszłość. A czy będą kontrkandydaci? Nie wiem. Domyślam się, że mogą jacyś być. Ale to dopiero przed nami. Myślę, że kampania będzie na pewno, zresztą to szósta cecha charakteru, po części lubię rywalizację, więc to także nowe otwarcie przede mną. To pierwszy mój raz, mam nadzieję, że nie ostatni. Myślę, że sobie z tym poradzę. A jeżeli będą kandydaci, to bardzo dobrze. Być może tak, że będą mieli jakieś ciekawe
pomysły na rozwój Międzyrzeca, które już jako burmistrz miasta będę mógł zrealizować. Dzięki. Dziękujemy bardzo. Mam nadzieję, że Pawle będziesz w stałym kontakcie, bo wiele rzeczy będzie się działo, więc odsłony poszczególne będą już po twojej stronie. Ja państwu bardzo serdecznie dziękuję za współpracę 8 lat, 9 lat trwającej. Mam nadzieję, że te wspomnienia z tych relacji nie budzą w państwu jakichś negatywnych odczuć. Starałem się być dostępny. To między innymi również sugestie Pawła i jego doświadczenie powodowało, że zawsze odpowiadaj, zawsze odbieraj. Jak nie możesz, to oddzwoń. I staram się tej zasady trzymać, a Paweł no przy jego doświadczeniach myślę, że nie zapomniał o współpracy z państwem, oczywiście dla dobra naszych mieszkańców Międzyrzeca Podlaskiego. Mój drugi kierunek studiów to dziennikarstwo i komunikacja społeczna, więc jesteście mi tym bardziej bliscy. Dziękujemy państwu za uwagę. Thank you.